Myślę, że gdzieś z boku ten mecz dobrze wyglądał z naszej strony. Myślę, że tak naprawdę cały mecz mieliśmy pod kontrolą. Gdzieś tam nerwówka się przydarzyła przy tej bramce na 2-1, szybko straconej po drugiej bramce. No ale myślę, że tak jak powiedziałem, cały mecz kontrolowaliśmy. Filip, fajne widowisko w waszym wykonaniu, dużo sytuacji. No i twoja kolejna cudowna bramka, tak możemy powiedzieć? Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej takich cudownych bramek, ale nie ma co tutaj za daleko lecieć. Najważniejsze jest zwycięstwo i mówię, cieszę się bardzo z tej bramki i mam nadzieję, że za tydzień też uda nam się wygrać ten mecz. Graliście z liderem i pokazaliście mega charakter. Tak, no myślę, że mówię, tak jak na początku powiedziałem, że z boku to dobrze wyglądało. Kibice nas nieśli i tak jak zawsze wspominam, zawsze nas niosą i zawsze nam dużo pomagają. Filip, próbowałeś w tym meczu, raz gdzieś tam wpuściłeś taką piłkę wprost w linii zamiast dokręcać, ale to uderzenie naprawdę rewelacyjne. Tak, gdzieś tam ta piłka wpada, jest to już moja trzecia bramka, więc lecimy z rekordem, bo już mam więcej bramek niż tam w tym sezonie. No i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej, ale najważniejsze jest zwycięstwo.